Dzień ósmy. Prawdziwa miłość. Miłość do Boga nie jest doskonała, jeśli nie jest złączona z miłością bliźniego. Należy Go kochać, jak Bóg Go kocha. Miłość doskonała polega na znoszeniu braków innych, niedziwieniu się ich słabością. Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie. Teresa zaprasza nas dzisiaj do miłości doskonałej. Ona sama odkryła, że aby kochać drugiego człowieka w sposób doskonały, trzeba kochać go tak, jak kocha Bóg. A Bóg każdego z nas kocha za darmo i z tej swojej miłości nikogo nie usuwa, nie wyłącza. Więc Teresa zastanawia się, jak w taki sposób kochać, skoro jest słabym człowiekiem i od niektórych osób ucieka jej ludzka natura. Więc błaga Jezusa, by był w niej i przez nią kochał inne osoby. I rzeczywiście w taki sposób, czerpiąc siłę od Jezusa, może kochać wszystkich. Nawet tych, którzy są jej nieprzyjaźni. Teresa wykorzystuje drobne sytuacje codziennego życia. Jest w zasadzie mistrzynią takiej miłości w codziennym, zwykłym, szarym życiu. Wykorzystuje wszystkie okazje, które przynosi jej zwyczajny dzień. Na przykład uśmiechnie się do kogoś wtedy, kiedy nie ma na to najmniejszej ochoty. Stara się wydobyć dobro w drugim człowieku, jeśli widzi, że ktoś ją drażni. Potrafi obrócić w żart jakieś uszczypliwe słowa, doznane przykrości. Nie rezygnuje z trudnej rozmowy, gdy widzi, że jest taka potrzeba. Te i inne gesty miłości mogą wypełnić także nasze życie. Wydaje się, że są one drobne, ale znaczą czasem dużo więcej niż wielki czyn dokonany raz na jakiś czas. Święta Tereso, ucz nas wypełniać każdy dzień naszego życia czynami miłości Boga i bliźniego.